O, zobaczcie, Julcia się zaczaiła. Zaczaiła się przy noże mysiej. I co, Julcia? Zaraz wam pokażę, że jest nora mysza. O, widzicie? Tutaj listek trochę przykrywa i Julcia postanowiła zapolować. A Basiorek poszedł do toalety największej świata się załatwić. Proszę, nie będziemy przeszkadzać. Julcia, i co tam jest, Julcia? Julka. Jest mysza? Jest mysza, Julcia? Widzicie? Tu jest osiedle. Tam jest pełno mięsa. Zobaczcie, leży. A kot? Jak to kot? To jest łowca. Jedzenie jedzeniem, ale myszy trzeba tępić. Proszę. Nie Julcia? Kiciulka? Tylko ciekawe, czy ta mysza wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ale to już jest inna sprawa. Najważniejsze, żeby chcieć. A Julci się chce. A ciotka? A ciotka raczej nie podziela tego zdania. Ciotka woli się bawić. Założyłem jej nową obrożę z dzwoneczkiem. Dzwoneczek teraz zabezpieczyłem, żeby się nie urwał. Jest różowy, ładny, chiński, za 5 zł. Z aplikacji JOM. Janek, Olga, drugi raz Olga, Marian, JOM. 5 zł dostawa, 0 zł. Aplikację można ściągnąć. Dostawa w ciągu 30 dni, albo 35. W przypadku, gdyby dostawa nie zrealizowana została w terminie, który oni podają, to się potwierdza, czy dostawa, czy otrzymano, czy nie otrzymano. Jeżeli nie otrzymano, to oni w ciągu kilku dni zwracają pieniądze. I tak. Ptaszki śpiewają, kotki się rozbiegają. Najedzone. Godzina chyba 19, bo jest ruch samochodów. Słychać za parkanem, jak co chwilę przejeżdżają. Basiorek nawet wyszedł. Gdzie Basiorek idzie? Kiciulek. Widzicie. Ruch jest. Samochody. Ruch kotków też jest. Ale nasza Julcia czeka. Czeka na myszy. Tak, kiciulka. Jeszcze raz pokażę tę norę myszy i naszą Julcię na zbliżeniu. Zobaczcie, Julcia, i tu jest ten dziurka. I tutaj. Jak byłem na spacerze w lesie z Julcią i Romeo i była nora lisa, to weszły do tej nory Julcia z Romeo. Ciotka, nie przeszkadzaj, bo tu Julcia na myszę poluje. A ty dzwonisz tym dzwonkiem i dzwonisz. Nie, Julcia. Basiorek schował się pod ławkę. Teraz toaletę odstawię. Słychać w dali, że żurawie
O, a tu nasz pilot oblatywać. No, idzie do Julci chyba. Ciotka, Kicia. Ciotka Płaczka. No. To jest ta pora, godzina 19, gdzie koty się ożywiają. W ten czas ruch, chodzą. Tak, o, Romeo, no gdzie? Popsułeś Julii, ona na myszę poluje, no wiesz co, o. Ciotka Płaczka rozgoniła. Rozgoniła całe towarzystwo. I proszę, i tyle z polowania na mysze. No, i co zrobiłaś? Nie, Julcia? Tak blisko już było, nie? Julcia, o, zaraz, i znowu ją pokuwa. No, ciotka Płaczka najwyraźniej lubi się bawić, chce się bawić. O dziwo, można byłoby się spodziewać tego po ciotce wesołej, która siedzi na pieńku, ale na razie ganiać nie chce. Chyba rozespana jeszcze. No, Julcia poszła tam, a nasz Maciulek, który tam w dali widziałem, wołałem, ale nie ma go. Maciuś! Maciulek! Nie ma Maciusia. Nie ma Maciusia. Maciuś tam gdzieś chodził do ogrodu Miciurina z Miciurinem. On tam grabił, on mu towarzyszył. No. Mało teraz jakąś norę znalazł. O, będzie polowanko inne. Zaraz zobaczymy. Co tam Romeo? Co tam Romeo? Znalazł jakąś dziurę. Nie, nie ma żadnej dziury. Nie ma żadnej dziury. Nie ma żadnej dziury. Ciotka Kicia! Czemu się nie bawisz? Ciotka się nie bawi. Wesoła ciotka. Ciotka Płaczka też przestała latać. Usiadła pod drzewem. No. Julcia chodzi tam, myszkuje. Julcia, Kicia! Julcia jednak szuka myszy. Wyraźnie szuka myszy. A Romeo co? Romeo tak chodzi, chodzi, bo chodzi. Murzynek siedzi tutaj. Babcia śpi na kanapie. Basiorek pod... Oj, uważaj, bo cię zaraz babcia... Dostaniesz lania. Nie, to pieszczoch. Zaraz dostaniesz. A mówiłem? O, pieszczoch nie dał się. Walczył. Walczył i babcia musiała zwątpić. Już, Kicia, możesz wrócić. Już on się wycofał. No. No, było starcie. Było starcie, nie? Ale machały. Jedną łapą. Ale była wymiana ciosów. Szybko jak szable Pawłowskiego. No. To było tempo. Romeo przyszedł tutaj na wyżerkę. A babcia wróciła na swój rejon.